Cześć moi kochani, witajcie w kolejnym Mierzymy. Kolejna niedziela, właśnie mi wyszło słońce, także pogoda się poprawiła, weekend jest piękny. Kochani, zapraszam Was serdecznie przede wszystkim na mojego Instagrama, gdzie pokazuję Wam dwie stylizacje z cyklu Born to be Wild z BornToBe.pl w stylu właśnie kowbojskim. Jedną z nich mam na sobie, proszę bardzo, różowe kowbojki przepiękne. Także linki do tej stylizacji również znajdziecie tutaj na dole. Sukienka, jestem w niej zakochana, więc to jest jedyna kowbojska stylizacja, którą Wam w tym mierzymy pokażę, bo reszta to są stylizacje na majówkę, stylizacje w kwiaty, będą spodnie szerokie, będą sukieneczki, klapki, czyli to, co lubimy, ciepło się zrobiło i powiem Wam, że tak, jestem podekscytowana tymi stylizacjami. Kochani, na hasło stylizacje TV macie do końca kwietnia minus 30% zniżki, która łączy się z przecenami na stronie. Nie z kodami, a z przecenami. Jeżeli coś już jest przecenione, to moja zniżka jeszcze Wam dorzuci troszeczkę więcej, więc koniecznie wchodźcie w linki na dole i sobie oglądajcie. Także zacznijmy sobie właśnie od tej stylizacji. Sukieneczka, w której jestem po prostu zakochana. Jedyny jej minus, długo się zapina. Ale jak tutaj, teraz Wam nie będę zapinać, bo mi to zajęło 10 minut. Tutaj pod szyję też jest ładnie, właśnie kowbojsko. Mi się podoba taka rozpięta. Możemy ją nosić na dwa sposoby. Z tym paseczkiem albo bez. I tak mi się podoba, powiem Wam. Bardzo fajna. Oczywiście do tego założyłam sobie kapelusz. Wprawdzie nie kowbojski, ale słomkowy. Kapelusze na stronie też znajdziecie. Jest spory wybór teraz kapelusze. I oczywiście kowbojki, o których Wam wspomniałam. Ja te kowbojki mam już w wersji beżowej. Chodzę w nich często. Są na mnie idealne na rozmiar, więc zobaczcie sobie koniecznie tabelę rozmiarów, zanim cokolwiek zamówicie. Te są świetne i te sobie też zostawiam. Także bardzo Wam polecam i myślę, że nawet do takich gołych nóg, jak mam dzisiaj, jestem trochę opalona tu dla Was. Wygląda to fajnie, także dajcie mi znać. I w drugiej stylizacji będę mierzyć taką narzutkę, która jest idealna na kostium kąpielowy. Ja tutaj nie będę Wam w kostiumie kąpielowym śmigać, ale pokażę Wam na sukience. Do tego takie klapeczki i torebka. Także przebieram się i do Was wracam z pierwszą stylizacją majówkową. No i ta narzutka, słuchajcie, na pewno jedzie ze mną na urlop, na majówkę. Do tego fantastyczna torba. One wracają co roku, czekajcie, wrzucę coś do środka, bo jak nic nie ma w środku, to aż dziwnie. Także wrzucę, żeby było obciążenie. Te torby są bardzo wygodne. Na stronie jest duży wybór. I tak wygląda moja wakacyjna, majówkowa stylizacja, na przykład na plażę. Jak schodzicie z basenu, z nadbasenu, idziecie do baru, żeby się troszeczkę zakryć, czy właśnie narzucić coś na siebie wieczorkiem. Taką narzutkę warto ze sobą wziąć na wakacje, pięknie podkreśla figurę. Tutaj, wiecie, jest związana, czy właśnie na kostium kąpielowy możecie sobie zarzucić. Bardzo fajna rzecz, myślę, że bardzo twarzowa. Także podoba mi się, dobrze się w tym czuję. Klapki niesamowicie wygodne. Mięciusieńkie, regulowane paski. Naprawdę powiem Wam, że no jakbym na chmurce stała. Bardzo, bardzo wygodne klapeczki. Ekstra są. Bardzo mi się podobają. Tutaj takie elementy błyszczące. No super są. Tu jest taka w środku miękka wyściółka. Super klapki. Dalej będziemy stylizować taką sukienkę. Ja już Wam podobną pokazywałam w poprzednim mierzymy, w sensie w innym kolorze była, ale zdecydowałam się domówić sobie właśnie zieloną, bo myślę, że będzie twarzowa. Wiecie, że kocham teraz zielone. I do tego takie piękne złote sandałki na kwadratowych słupkach z kwadratowym przodem. Tutaj taka cudowna plecionka, zapinane w kostce, także mierzę ten zestaw i do tego będę mieć przepiękną torebkę. Kochani, do tej zielonej sukienki będę mieć fajną torebkę, ale chcę Wam przypomnieć, że w zeszłym mierzymy, który jest na moim kanale, możecie sobie zobaczyć, porównać sobie te sukienki, bo wiele z nich jest nadal w sprzedaży. Jest ta piękna sukienka, także zabieram na wakacje obie, bo mi się obie podobają i zupełnie inaczej w nich wyglądam. Myślę, że w tej też bardzo wakacyjnie tą mogę założyć nawet wieczorem, także chciałam Wam tylko przypomnieć. I tutaj nie mam żadnego paska, ona jest luźna, do tego właśnie te złote sandałki, które moim zdaniem będą lepsze na węższą stopę. Miejcie to na uwadze, są przepiękne, na długość są dobre, ale faktycznie uważam, że będą troszkę na węższe stopy bardziej odpowiednie. Na szczęście z zwrotami, z wymianami nie ma żadnego problemu. Zmienię sobie teraz na butki płaskie, żeby Wam pokazać inny styl, no bo tutaj mamy właśnie na wieczór, na obcasie. Teraz zmieniam sobie na te buty, które tutaj mają z przodu taki element ala zamszowy. Flafu, ja teraz nagrywam, koleżanko moja. Tu pięknie zdobione, przepiękne są te buty właśnie płaskie. Już zmieniam i Wam pokażę z torebką. I słonko mi uciekło, ale nieważne. Obiecałam piękną torebkę i jest, słuchajcie, jest cudowna. Zaraz powiecie, niewygodna, jak to tak chodzić z takim koszykiem, trzymać w ręku. A tutaj jest ukryty, słuchajcie, smaczek. Mamy tutaj sznurek, możemy sobie oczywiście nosić w ten sposób, ale ja sobie ją skrócę, wiecie, ja sobie ją skrócę, to jest po prostu sznurek taki jutowy, więc sobie zwiążę i sobie skrócę ją w ten sposób.
i w całości wygląda to tak. Powiem Wam, że buty kolejne bardzo wygodne, bardzo fajnie mi pasują. No, czekałam na klapki, to jest mój ulubiony czas w roku pod kątem butów, bo właśnie klapki, takie buty wygodne. Oczywiście zimą nosimy botki, wiecie, że ja kocham najbardziej modę jesienno-zimową pod kątem stylizacji, ale jeżeli chodzi o wygodę, o taką wolność, to właśnie lato, kolory, no kiedy jak nie teraz. Super, super, uwielbiam tą stylizację i będziecie mnie tak często widzieć, będę tak nawet chodzić do biura. Tu oczywiście można też dodać pasek, wiecie co, nie mam pod ręką paska, więc wezmę pasek z innej sukienki, żeby zobaczyć, jak wygląda przewiązana. Chyba poprzednio też Wam z paskiem testowałam tamtą w zeszłym mierzymy, tak mi się kojarzy, bo stylizacja na stronie jest właśnie z paskiem, u nich też na stronie dostaniecie różne paseczki, także z paskiem, czy zbluzowana, czy tak, też można podkreślić talię. To już co Wam się podoba, ale moim zdaniem stylizacja jest piękna. W kolejnej stylizacji mamy spodnie szerokie, w takie wzory, one są w różnych wzorach na stronie, bardzo fajny materiał, szerokie spodnie. Do tego wziąłam szeroką, białą koszulę jeansową i jakiś top do tego założę, po prostu biały i fajne klapki. Lecimy. Jak ja kocham opaleniznę do białego, słuchajcie, uwielbiam. Klapki i tutaj do wyboru, do koloru i też kształty, inne, zobaczcie, tutaj się różnią delikatnie kształtem, ja do tej stylizacji wybieram te. Bardzo fajne, zapinane tutaj oczywiście, no bardzo mi się podobają, takie stylowe tutaj z taką plecionką. No możecie, po prostu tyle kombinacji tam jest na stronie. Wiecie, że tam jest po prostu tysiące, tysiące butów, ubrań, również dla rodziny, o właśnie, dla rodziny, to zaraz Wam pokażę jeszcze, co dla córki zamówiłam, bo wiecie, że od paru mierzymy, zamawiam również dla córy i rzeczywiście chodzi w tych rzeczach i na przykład ta bluzka z pieskami to jakiś hicior jest, słuchajcie, z poprzednich filmów. Śmieję się, że ta stylizacja na moją Madzie, spodnie takie szerokie, roślinne wzory, tutaj wiązane w pasie, takie luźniejsze, do tego top i do tego właśnie ta kurtka luźna. Ta kurtka będzie taka idealna też, żeby nosić zapiętą, do leginsów, czy do jakichś tam bajkerów, po prostu jako koszulę, też jest bardzo fajna. No i spodnie naprawdę ładne, do tego te klapeczki, także myślę, że fajny zestaw na majówkę, zwykły biały top pod spodem i te spodenki, one są w różnych wersjach kolorystycznych na stronie. A teraz takie spodnie, zobaczcie jakie palmy i tutaj też były różne wersje kolorystyczne, nie mogłam się zdecydować na jedną. Myślę, że zestawię sobie z tą koszulą. Tą koszulę znacie z poprzednich filmów, mam już pomarańczową. Taka, wiecie, koroneczka, ona jest oversize'owa i myślę, że tutaj sobie zrobię taki zestaw i do tego wykombinuję jakieś buty. Teraz pokażę Wam kilka rzeczy dla dziecka, zanim przejdę do tej stylizacji, także chwilka. Przede wszystkim buty. Takie buty są zwolennicy, są przeciwnicy, ale oczywiście kłada się je bardzo szybko. Są w różnych kolorach, są giętkie, więc dla mnie to jest ważne. Także czy do szkoły jako kapcie, białą podeszwą, czy do latania. Myślę, że wygodne. To pierwsza rzecz, którą zamówiłam. Zamówiłam też taką torebkę, ona jest przesłodka, ona jest dla dorosłych, ale myślę, że moja córka będzie chciała ją zabrać, bo ona jest naprawdę mała. Tutaj zmieścimy zaledwie szminkę. Zobaczcie, jaka cute, naprawdę jest urocza, ale myślę, że ona będzie bardziej właśnie dla mojej córy, tak szczerze. Bo jest maciupeńka, jest śliczna w ogóle. Wyobrażam ją sobie do jakiejś sukieneczki. Już się zaczyna sezon, słuchajcie, sukieneczkowy. Cieszę się bardzo, mam dosyć po tej zimie i dresach u dzieci. Teraz będą sukieneczki, szorciki. Fajnie, 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 fajna moda się zaczyna dla dzieci. Taka mała jest ta torebeczka, no cute, bardzo fajna. Ale oddam ją córce. Śliczna, taka mini szaneleczka. Takie kapcie, tutaj zamawiajcie mniejsze, bo te będą troszkę przedłużone, doleżą się. Leciusieńkie z tym miśkiem, ale zamówiłam jej rozmiar, natomiast są troszeczkę przyduże, ale jest piękny limonkowy kolor, no i ten misiaczek. Są z różnymi buźkami, jakby to powiedzieć, bohaterami? Z różnymi bohaterami. Miśkami, królikami chyba. Zamówiłam też takie shorty z króliczkiem, tęczowe. Bardzo ładne. Z fajnego elastycznego materiału. I do tego taką wakacyjną koszulkę, którą też zabieramy na wakacje z napisem Aloha. Ona też jest w różnych wersjach kolorystycznych, z tego co pamiętam. I koniecznie zwróćcie uwagę na te koszulki z pieskami i są też z żyrafami. Także to był mini haul dla młodej. Ja zakładam jeszcze buty do mojej stylizacji. Buty będą takie. Styl mojej mamy z lat 90. Uwielbiam. Przepiękne są i są naprawdę leciusieńkie. Leciusieńkie. Po prostu nic nie ważą te buty. Są super. Także zakładam i pokazuję Wam spodnie. I to jest ta koszula, którą mieliście w poprzednim mierzymy. Ona była w kolorze pomarańczowym. Kilka z Was mi napisało, że zamówiłyście sobie tę koszulę, że właśnie są fajne, lekkie i będą super wyglądały do shortów, właśnie czy do takich kolorowych spodni. Ja sobie włożę
do środka. O, chociażby ten przód i spodnie wyglądają tak. Bardzo fajny materiał, przewiewny, idealny na lato. Bardzo mi się podoba właśnie w zestawieniu z tą koszulą. Oczywiście spodnie możecie do dowolnego topu. Fajnie wyglądają, bardzo mi się podobają. Dajcie znać, co sądzicie. I buty leciusieńkie, wygodne, jestem na tak. Te buty są mega, 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 mega. Świetne są. Teraz założę coś bardziej jeszcze eleganckiego. Spodnie, takie kuloty z takiego plisowanego materiału. One będą dawały efekt bardziej takiej jakby spódnicy. A do tego takie buty na koturnie, trochę bardziej w kolorze ciała, plecione. I mam bardzo fajną torebkę, także już zakładam. Torebka, do której znowu muszę coś włożyć, żeby ją obciążyć. I torebka mi się tak podoba, tak mi się podoba ten zgniło-zielony kolor. Ja wiem, że może to nie jest najpiękniejszy kolor świata, ale naprawdę, powiem wam, niesamowicie mi się ten kolor podoba. Uważam, że jest nietypowy, piękny i teraz te bagietki są bardzo modne. I to jest idealna torebka pod pachę. Naprawdę będę w niej chodzić, słuchajcie. Jest ekstra ta torebka, strasznie mi się podoba. Proszę bardzo. U, nie mam kieszeni, myślałam, że będę miała kieszeni. Nie mam kieszeni. Tak wyglądają te spodnie, kuloty, nie kuloty. Na mnie są właśnie krótsze. Te buty będą dobre na szersze z kolei stopy. One nie są dobre na wąsko, będą na szersze, od razu wam mówię. Bardzo wygodne, też mają takie poduszeczki w środku. Także tak wygląda stylizacja z tą koszulą. Myślę, że bardzo klasyczna, bardzo elegancka do biura. No i mamy akcent kolorystyczny w postaci torebki. To jest moja torebka, w której będę teraz śmigać. Naprawdę super. Także stylizacja mi się podoba, jest elegancka. Można założyć na zakończenie roku, które już niedługo. Słońce, chodź do nas. Mam takie oto sandałki, które wyglądają na mega, mega ciężkie, twarde, ale nie są, są lekkie. Takie bardzo modne, Boże, za moich czasów takie były. Pamiętam, jak byłam w podstawówce, każda dziewczyna chciała mieć takie kwadratowe, na cienkich właśnie pas. I sukieneczka w pięknym kolorze turkusowym. Myślę, że idealna na majówkę, na imprezy różne, na wyjścia. Zobaczymy, jak będzie z tymi sandałkami i zaraz jeszcze do tego wezmę jakąś torebkę. Wiecie, że kocham ten styl sukienek, bardzo dobrze się w nich czuję. To jest pełna stylizacja z butami, buty wygodne. Co jest ciekawe w tych butach, że w tym modelu możecie dopasowywać buty do waszej stopy, więc jeżeli jest szersza lub węższa, to sobie dopasowujecie paseczkami. Super opcja, ja sobie właśnie na jednej inaczej, na drugiej inaczej zrobiłam i to jest bardzo, bardzo wygodne. I taki krój może się wam nie podobać, bo jest to za ciężki klocek, ale jest to bardzo wygodny krój. Do tego jakąś torebeczkę właśnie, chociaż słomkową i możemy śmigać na majówkę i niedługo już na plażę, także bardzo mi się ta stylizacja podoba, sukienka jest leciutka, materiał nie wymaga prasowania, super, bardzo myślę, że fajnie ten turkus rozświetla, bardzo mi się podoba. Okej, do tych samych butów założę tę sukienkę, ona ma pasek, nie wiem czy z paskiem będę ją zakładać, wzór tropikalny, taki jak lubię i wezmę sobie plecaczek, pomyślałam, że plecak to będzie coś ciekawego, fajna alternatywa dla torebki. Na stronie znajdziecie przeróżne też właśnie plecaki, także sobie zerkajcie. I ten jest bardzo, bardzo elegancki. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Zakładam. Dobra, kochani, mamy tę sukienkę i teraz czas ją opuścić na ramiona. I teraz mamy wystające ramionczka. Co z nimi robimy? Albo chowamy je w ten sposób, albo można też stanik zdjąć i wsadzić je tutaj do środka, pod pachę jakby. To już zależy od was, ale można też tutaj zaczepić, to jest taki mini trik, tą hiszpankę właśnie o wasz, o to ramionczko od stanika i dzięki temu będzie się też dobrze to trzymać. Tu mamy pasek. Ona w ogóle występuje do większych też rozmiarów. To sobie patrzcie na stronie, żeby sobie fajnie dobrać. Także tak wygląda z tymi butami. Wydaje mi się, że ładnie. Ja lubię w ogóle takie tropikalne klimaty. Jak rozwiążemy, to ona jest taka. Też fajnie. Myślę, że też tak więcej luzu, to już musicie ocenić, co wam się bardziej podoba. Ja sobie z powrotem tutaj zwiążę tym sznureczkiem. Założę sobie może jeszcze płaskie buty do niej. Zobaczymy, jak z płaskimi będzie wyglądać. I mam tu takie sandałki w gumkę, które będą wygodne do tak zwanego latania na spacery i tak dalej. Jak idziecie gdzieś po prostu, no, gdzieś dalej i obcasy są nieodpowiednie. I słuchajcie, zmieniłam sobie buty na te zielone, bardzo lekkie, nie czuć ich w ogóle na stopach. Są w gumkę, więc bardzo wygodne, do tego torebeczka, także stylizacja super, bardzo wakacyjna, sukienka mi się podoba. No tutaj jestem tylko na tak. Bardzo mi się to mierzymy podoba, bo wszystko zabiera na wakacje. Dobra, kochani, zapomniałam wam pokazać się w końcu z tym eleganckim plecakiem. Więc wyobraźmy sobie, że idę na wycieczkę, wakacje, buty wygodne, w ogóle ich nie czuć, są leciusieńkie. Są w gumkę, więc dopasują się do każdej stopy. Podeszwa jest super, jest elastyczna. I plecak pomieści wszystko, co potrzebujecie zabrać ze sobą właśnie na wycieczkę.
Także ja jestem zachwycona tą stylizacją. Zarówno sukienka, jak i buty. Wszystko jest wygodne, stylowe. Bardzo mi się podoba. Teraz będę mierzyć takie oto buty. Zobaczcie, jak jest zdobione. Tu niby na takim drewienku, ale zobaczcie, tu z przodu się świeci, coś tu się dzieje. Klapki na obcasie, lubię klapki na obcasie. I do tego taka piękna sukienka, genialny materiał. No, wygląda świetnie. Z tyłu iksik na plecach. Piękna jest. Także mierzę i oceniamy. No słuchajcie, ten dekolt wart jest każdych pieniędzy. Naprawdę, bardzo ładnie wygląda. Wiecie, że kolorem tego roku dla mnie jest pomarańcz. Tak, ja już wam to mówiłam kilkakrotnie. Pomarańczowy mi się podoba najbardziej. Sukienka leży super. Tutaj mam do klapeczków. Klapki oczywiście wygodne. Nie spodziewałabym się niczego innego. Można założyć do sandałków, do klapek właśnie. Sukienka jest piękna. Materiał leciusieńki. Wygodna. Robi wrażenie. Przede wszystkim krój robi wrażenie. Kocham ten krój. Czuję się jak księżniczka. To jest jak w tym, jak w tej rolce na Insta. W tej dźwięk jest na Insta. I got the shoes. I got a dress that makes me a princess. Oh yes. Tak się właśnie czuję, jak księżniczka, dosłownie. Także świetna stylizacja. I mam tu jeszcze chyba dla was ze dwie stylizacje. Jeszcze bardziej pomarańczowa. Tak, bardziej pomarańczowa niż ta. Nie wiem, czy tu widać to na nagraniu, ale tak, widać różnicę w kolorze. Do tego takie buty na słupku, bardzo proste, klasyki. Bardzo fajnie wyglądają, ciekawe czy wygodne. I tak wygląda ta pomarańczowa. Tutaj wiem, że niektórych z was denerwuje, że dosyć wysoko jest odcięcie. Niektórzy lubią ten krój Empire, niektórzy nie. Bo niektórzy mówią, że wygląda jak ciążówka. Ona będzie świetną ciążówką w ogóle, zacznijmy od tego. Ale zawsze można założyć tutaj szerszy pasek. Można wyjąć sobie pasek, który jest dołączony i założyć po prostu coś szerszego. No i tak wygląda ta sukieneczka i bardzo wygodne buty. Tymi butami jestem zachwycona. W ogóle buty w tym odcinku, świetna robota naprawdę. Moja robota, bo wybrałam sobie naprawdę dobre modele na stronie. No ale myślę, że naprawdę twarzowa, tutaj trochę mnie prześwietla teraz, twarzowa sukienka, tutaj ma właśnie falbanki, tutaj troszkę bardziej zabudowany dekolt, ale myślę, że jest naprawdę cudowna. Nie trzeba jej prasować, lisowana na dole, więc też elegancka na jakieś okazje, na jakieś wasze wyjścia, jest naprawdę spoko. Mam jeszcze, słuchajcie, taką spódniczkę, także pomyślałam, że jeszcze sobie już czymś zestawię. Takie paputki i zaraz znajdę coś na górę, a spódnica jest w gumie. I również plisowana, więc myślę, że też bardzo fajna. Te spódnice teraz wróciły. Kto pamięta spódnice w gumkę? Bardzo modne kilka lat temu. Także zakładam spódnicę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O Boże, 11 kilo już masz. Dzień dobry. Dzień dobry. To się tak nudzi. Wyobraźcie sobie, że za każdym razem, jak zmieniam stylizację, to pies myśli, że idziemy. Za każdym razem ona myśli, że my wychodzimy. Zaraz pójdziemy, aniołeczku, już kończymy. Tak słodka. Ostatnio na live'a przyszła i tak się rozczuliliście. Jest wielka, zobaczcie. Jest oglumno. Klasyczna stylizacja ze spódnicą, którą można brać wyżej, niżej, bo jest w gumkę, więc sobie dopasowujecie do waszej talii, czy na biodra chcecie, czy wyżej, gdzie chcecie. Do tego mam najzwyklejszy w świecie top w prążek. Wybaczcie, stanik biały pod spodem, ale tak już zostałam, żeby wam tylko pokazać. Do tego zwykłe trampeczki, jak to się kiedyś mówiło, czeszki. Trochę takie czeszki, ale na takim bardziej plecionym spodzie. I mam jeszcze torebkę, która mnie zachwyciła, bo skojarzyła mi się właśnie z tamtymi czasami. Kto pamięta sklep Accessorize? Już chyba w Polsce go nie ma. Chyba hiszpański sklep. Zupełnie tak wygląda i pamiętam, że wtedy te lata temu dziewczyny kupowały właśnie te zdobione torebeczki. Śliczna jest. Zabieram ją też na wakacje. W ogóle większość to zabieram na wakacje. Jestem tak zadowolona z tych stylizacji, że mam na majówkę gotowe stylówy. Do tego dorzucę jakieś fajne shorty i naprawdę jestem, słuchajcie, urządzona. Torebki dzisiaj mi się bardzo podobają. Bardzo. Jestem zachwycona jakością torebek. Tutaj odepnę sobie ten dłuższy pasek i będzie do ręki na kolację. Fajna kopertówka. Taka bardziej pleciona. Rewela. Naprawdę rewela. Jestem zadowolona. Bardzo. I z tej spódniczki super to wygląda. Naprawdę. Dobra. Ostatnia rzecz. Dres. Jak już, nie wiem, do samolotu czy w jakiś wieczór chcecie dres. Oczywiście wybrałam welurowy, bo kocham welurowe dresy. Do tego wzięłam sobie takie trampeczki. Także przebieram się i ostatnia stylizacja ultra wygodna na chłodniejszy czas. I na koniec welurowy dres beżowy. Idealny na teraz. Nie czarny, nie granatowy, tylko coś jasne. Pałka tutaj, bluza i spodnie są luźne, rozciągliwe. Tak wygląda dresik. Tenisówki wygodne i te tenisówki są skórzane. Na Born to be Paris znajdziecie również skórzane buty, więc sobie oglądajcie, możecie sobie filtrować na stronie. Tak to wygląda z torbą. Także wiecie, strój na przykład na lotnisko, żeby być w czymś wygodnym podczas dłuższego lotu. Kochani moi, to już wszystko w dzisiejszym majówkowym mierzymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się stylizacje bardzo podobały. Jestem zakochana w tych sukienkach, buty, dodatki, torebki. Naprawdę jestem na tak. Na hasło stylizacji TV macie
macie 30% zniżki. Zniżka łączy się z przecenami na stronie. Więc mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Jak zwykle proszę o kciuki do góry, kawka wypita razem i widzimy się w kolejnym. Przesyłam moc buziaków. Cześć!